dokładnie jeden punkt. Troy Bachelor to na Państwa ekranach oczywiście zwycięzca wyścigu drugiego Jarosław Kampel. Troy Bachelor, można powiedzieć, jest takim odkryciem, ponownym odkryciem w polskiej lidze, bo początek sezonu naprawdę kapitalny w wykonaniu Australijczyka, młodego, bo liczącego sobie zaledwie 23 lata, 10 średnia w lidze, ponad 2 punkty, no wielu zawodników, od chociażby ten na Państwa ekranach, Piotr Protasiewicz, o takiej średniej w tym sezonie, przynajmniej na razie, może pomarzyć. Piotr Protasiewicz, kapitan drużyny zielonogórskiej, po tym jak zespół Mistrzów Polski opuścił Grzegorz Walasek, w parze Piotr Protasiewicz z Grzegorzem Zęgotą. Zęgota miał walczyć o miejsce w drużynie zielonogórskiej z Nielsem Christianem Iversenem. Tak trochę szachował tymi zmianami Piotr Żyto. W Tarnowie w meczu z Unią pojechał Zęgota, w Toruniu pojechał Niels Christian Iversen, we Wrocławiu pojechał z meczu we Wrocławiu pojechał Grzegorz Zęgota. No i niestety pech Nielsa Christiana Iversena. Grzesiek Zęgota tutaj. Złamana łopatka Duńczyka, no i w składzie Grzegorz Zęgota, no ale ostatnie występy pokazują, że Zęgota na pewno na to miejsce w składzie zasługuje. Mechanicy Grześka Zęgoty wymieniają koło w jego motocyklu, nie po to, aby wystartował na nowej oponie. Oczywiście na obu kołach są nowe opony, a po prostu na nowym kole, na tym drugim kole jest inna zębatka i po próbnym starcie Grzesiek Zęgota zdecydował się zmienić przełożenie w swoim motocyklu, bo być może zauważył, że na takim przełożeniu, z tym ustawieniem ten motocykl jest za słaby na ten bardzo przyczepny chyba jak na razie tor w Leśnie. Upływający czas, spójrzmy, niespełna 20 sekund, no i uporają się z tą zmianą koła mechanicy Grzegorza Zęgoty. Wspominałem, Protasiewicz Zęgota, Palubas Zielona Góra. Para gospodarzy niezwykle silna, Janusz Kołodziej, Damian Baliński, znakomity ruch przynajmniej. Tak to wygląda w pierwszym miesiącu sezonu. Przeprowadzka z Tarnowa do Leszna dla Janusza Kołodzieja i czy Kołodziej teraz znów zachwyci leszczyńską publiczność? Tak będzie, bo kapitalnie ze startu dwójka leszczynian Kołodziej, Szerzej Baliński, leszczyńskie pyki na podwójnym prowadzeniu. Kołodziej, zanim Baliński Szerzej, Kołodziej na tym drugim łuku pierwszego okrążenia spojrzał głęboko w oczy Balińskiemu, że słuchaj, jakby chciał powiedzieć, jedziesz szeroko, ja pilnuję wewnętrznej. Piotr Protasiewicz, który jedzie z jakąś 10-15 metrową stratą do dwójki zawodników z bykiem na plastronach, nie może nam zagrozić i raczej nie zagrozi, bowiem kapitalnie ze startu wyszli obaj leszczynianie, a zielonogórzanie mogą tylko oglądać popisową jazdę parą w wykonaniu zawodników w kasku czerwonym i niebieskim. Zielonogórzanie po dwóch wyścigach prowadzili w Lesznie 7-5, ale teraz pierwszy bieg i od razu podwójnie wygrywają gospodarze, a to za sprawą Damiana Balińskiego i Janusza Kołodzieja. Wygrywają podwójnie, no i obejmują w tym spotkaniu prowadzenie. Wiktorowku 10 punktów, 8 punktów po stronie drużyny zielonogórskiej. No bieg bez historii, zdeklasowali leszczynianie zawodników Zielonej Góry. Baliński, Kołodziej, Protasiewicz, Zęgota 10-8 po trzech wyścigach w Lesznie. Może jeszcze na szczycie pierwszego łuku zielonogórzanie mieli pewne nadzieje, że Piotrek Protasiewicz powalczy tutaj choćby z jednym zawodnikiem leszczyńskim, bo tutaj pozycja Piotra Protasiewicza nie była najgorsza, ale rozpędzony z czwartego pola jadący Damian Baliński, mający tutaj wolną przestrzeń, mało wymanym motocyklem, musiał przemknąć obok Piotra Protasiewicza, który musiał wyłamać motocykl trochę mocniej jadąc po wewnętrznej części toru. A patrząc na jazdę Leszczynia w tym wyścigu, wyglądała ona w ten sposób, jak aż prosiło się, żeby zielonogórzanie zrobili w pierwszym wyścigu w biegu juniorów. Podobnie wyszli ze startu, a w tym przypadku właśnie Janusz Kołodziej zostawił ścieżkę po zewnętrznej części toru Balińskiemu, poczekał, aż ten przejedzie do przodu, aby nie częstować go tą szprycą bardzo ciężką na torze w Lesznie. I stąd łatwo i spokojnie, z naszej perspektywy oczywiście patrząc, leszczynianie mogli dowieść te 5 punktów do mety, choć też ani przez moment Piotrek Protasiewicz nie zbliżył się do nich. Ta przewaga jednak była bardzo duża. Dokładnie, no nie było duża. Tutaj nawet próby nawiązania walki przed